Dlaczego mamy zwyczaj recytowania takich modlitw? Oczywiście zakładamy zwykle, że ci, co recytują, to wiedzą, co recytują, nie tylko jakieś tajemne mantry, tylko że zdają sobie sprawę, że ta recytacja jest taką chwilą, która pozwala nam się skupić nad tym, dlaczego właściwie chcemy słuchać takich nauk, dlaczego chcemy je stosować w praktyce, bo okazuje się, zresztą będę pewnie nieraz zwracać uwagę na to w czasie wykładów, bo jest to rzecz fundamentalna we wszystkim, co robimy. Intencja, z jaką wykonujemy działania, ma niezwykle fundamentalne znaczenie z punktu widzenia tego, jakie rezultaty to działanie przyniesie. Ale nie mam na myśli takich działań krótkoterminowych. Jak przesunę ten kubek tutaj, to będzie przesunięty, niezależnie od motywacji. Jak komuś powiem coś niemiłego, to mu będzie przykro, niezależnie od motywacji. Jak mówimy tu o skutkach, to zawsze mówimy z punktu widzenia tego, jakie nasionka karmiczne zasiewamy i jakie rezultaty przyniosą działania w tych daleko, można powiedzieć, dalekoterminowych, w przyszłych żywotach. W niektórych przypadkach zdarza się, ale to jest raczej rzadko, żeby karma dojrzewała już w tym życiu. Najczęściej mówimy o skutkach w przyszłych żywotach, skutkach, które właśnie przejawiają się tak, że rodzimy się w jakimś określonym kraju, w jakiejś określonej rodzinie, mamy takie, a nie inne ciało ze skłonnościami do na przykład zdrowia czy chorowite, mamy takie czy inne predyspozycje psychiczne, bo przecież nie jest tak, jak to w takich naiwnych teoriach. Kiedy to był, kto was jest uczonym psychologiem? XVIII wiek, czy kiedyś, jak wymyślili teorię tabula rasa, że człowiek się rodzi taki zupełnie bez żadnych skłonności i wszystko jest tylko zapisane w tym życiu. No zdecydowanie przeczy temu doświadczenie. I to właśnie, jakie mamy predyspozycje psychiczne, to wszystko zależy właśnie od działań wykonywanych w poprzednich żywotach. A teraz zasiewamy nasionka na przyszłe żywota. W szczególności jest powiedziane, że nawet jeśli wykonujemy jakieś pozytywne działania, takie jak na przykład studiowanie nauk Buddy, przemyśliwanie ich, wprowadzanie w praktykę, ale jeśli wykonujemy to z jakąś albo szkodliwą motywacją, na przykład, nie wiem, już teraz próbuję jakiś absurdalny przykład wymyśleć, że chcemy zostać jakimś uczonym buddyjskim, żeby dzięki swojej wiedzy zemścić się na kimś, kto w przeszłości był dla nas niemiły. To będzie przykład już bardzo negatywnej motywacji związanej z nienawiścią, z gniewem. Albo nawet taka niezwykle uboga motywacja, polegająca na tym, że chcemy, żeby nam się trochę lepiej żyło. Teraz w tym życiu, żeby inni nas lubili i doceniali na przykład. Z punktu widzenia tych faktycznych celów, jakie stawiamy sobie na ścieżce buddyjskiej, to jest co najmniej, mówiąc, uboga motywacja. Ale jeśli działanie jest pozytywne, to przyniesie pozytywne rezultaty w postaci jakiegoś zadowolenia, doczesnego zadowolenia czy chwilowego szczęścia. Jednak jest to porównywane, do czego pewnie jeszcze i tak się będę odwoływał w tych wykładach, jest porównywane do takiej rośliny, która wyrasta, raz wydaje owoce i później usycha. Pozytywne czyny prowadzą do pozytywnych skutków, ale ta karma się szybko wyczerpie. Natomiast jeśli te same czyny wykonujemy z motywacją bodhisattwy, z pragnieniem, na przykład teraz mówimy o tym studiowaniu nauk, przemyśliwaniu, wprowadzaniu w praktyce, z intencją, żeby dzięki temu nabrać w przyszłości zdolności do uwolnienia wszystkich istot od cierpienia, to ponieważ motywacja jest tak wielka i jest tak bardzo ponadczasowa, to powiedziano, że skutki tego działania mogą być porównane do takiego mitycznego drzewa, które nigdy nie usycha, tylko co roku jest większe, co roku rodzi więcej owoców, więc ten jeden określony czyn nie przyniesie jednorazowych rezultatów, tylko wielokrotnie wciąż będziemy doświadczać dobroczynnych skutków tego czynu, które wciąż będą się pomnażać do czasu, aż sami zostaniemy Buddami. I dlatego właśnie jest tak bardzo ważne, że na początku, kiedy mamy słuchać nauk, przemyśliwać je, powinniśmy jeszcze raz pomyśleć sobie nie dla jakichś chwilowych, takich ubogich celów chcę tego
tylko chcę po to, żeby nabrać zdolności do faktycznego pomożenia wszystkim istotom w przyszłości, do uwolnienia się od cierpienia i do osiągnięcia tego ostatecznego szczęścia stanu Buddy. I nawet jeżeli ta motywacja nie jest w nas jeszcze taka bardzo głęboko zakorzeniona, czy taka silna, to nawet kiedy, można powiedzieć, trochę sztucznie pobudzamy umysł w tym kierunku i myślimy, chciałbym mieć takie dobre chęci. To jest punkt wyjścia, chcieć mieć dobre chęci, chciałbym mieć taką czystą motywację. Jak wciąż i wciąż ją w sobie pobudzamy, to z czasem staje się ona coraz silniejsza, staje się takim pozytywnym przyzwyczajeniem, takim stanem umysłu, który wrasta w nas głęboko i towarzyszy nam w różnych działaniach. Dlatego jeszcze raz teraz wykorzystujemy recytację tej modlitwy, która jest przyjęciem schronienia i obudzeniem w sobie postawy bodhisattwy, po to, żeby jeszcze raz oczyścić swoją motywację. Najpierw po polsku przeczytam tłumaczenie, to znaczy wyrecytuję z pamięci, a później razem śpiewamy po tybetańsku. W Buddzie, w Dharmie i w najwyższym zgromadzeniu, czyli w Sandze, przyjmuję schronienie do czasu, aż osiągnę stan Buddy. Dzięki zasłudze płynącej ze szczodrości i pozostałych paramit osiągnę stan Buddy dla dobra wszystkich istot. Ur sanje che dain so che cho naim la jan cho bar do da ni cha so in chi da ge jin so je pe se naim chi dro la pe chi dro bar sho sanje che dain so che cho naim la Джанчо бардо дани чавсо инчи даге джин со дже пейсе на инчи дролай пенчир санже друпар шо санже че дан со че чо на имла Джанчо бардо дани чавсо инчи Jin so je pe se naim chi dralai penchir sanje drupar shu sen chen tam chen devai na deve judai dem bai jur ji dungel dan dungel ji judan jal vai jur ji dungel me pe devai dam dang me jal vai jur ji nirin cha dan nidan jal vai tan yom chen po la ne pai ju ji sa she pe che je she me to e tram ri ra li she ni jen pa e di san je shin do e mi te pe wa ye nan da e shin la che pa re sho e sen je nan je sam pa e lo ye che dra e je ta wa che jo en te mo en te pa ye Cieci korlo kojdu Jezu. Po tej pierwszej części modlitw, które są zasadniczo przeznaczone również dla tego, kto będzie prowadził wykład, ale w dużej mierze dla słuchających, potem mamy taki zwyczaj, że wykładowca recytuje modlitwy głównie z intencją taką, żeby znowu sobie dać okazję do oczyszczenia swojej motywacji. Ja na przykład będę się najpierw modlić do swoich nauczycieli o to, aby obdarzyli mnie swoją inspiracją, tak jak widziałem w ich przykładzie życia, jak bardzo nawet w najmniejszej chwili, w najmniejszym stopniu nie kierowali się własnym dobrem. Stale i stale we wszystkim, co robili, byli nastawieni na dobro innych. A w szczególności mój rdzenny lama, czy dla wielu z nas obecnych też Chabdzie Tenga Rinpoche, ci, którzy go znają, pamiętają, jak w nawet chwilach choroby pełnego cierpienia, nawet na odrobinkę, nawet na włos nie był zainteresowany własnym komfortem czy własną wygodą, tylko stale dobro innych było tym, czym się kierował. Więc ja się zwracam po prostu
z taką prośbą o inspirację, żeby na przykład w czasie, kiedy będę dzielić się naukami, jakie słyszałem od swoich nauczycieli, żeby nie kierować się jakimiś egoistycznymi właśnie chociażby chęciami zaimponowania innych, zwrócenia uwagi na siebie czy jakichkolwiek innych osobistych korzyści, tylko żeby faktycznie to, co będę wykładać, było z jakimś pożytkiem dla was i z inspiracją, tak żeby wam pomogło jakiś chociaż krok poczynić w kierunku, do którego wszyscy zmierzamy na ścieżce bodhisattwy. Uy, palden, cały lama, rimbodzie, dagie dziełorbe, meden, ziola, karyndziem, begone, dziezun. Kusun, do dzięgę, do caldo, sol, palden, lama, namba, tarbala, kecie, can, jalonda, mi dziesi. Cidzelem, bardongwe, mi gdzie, lama, dzien, la, zen, la, dziumbar, zio, dzieła, kindo, janda, lama, da. Dalme, dziedzie, bala, lądzie, dzień, zadan, lądzie, inden, radzon. Dorje jangye goban yur to esho da da sen che lo che so dro war jin je lang do che lang do dro war jin je lang do so lang jel ba sel war jin je lang do chel ba ye je so jar war jin je lang do so Tak, jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Powiem, że jak układałem program na początek tego roku i wymyśliłem, że tematem przewodnim tego weekendowego spotkania będzie praktyka uważności, razem z przyjaciółmi, kiedy rozmawialiśmy o programie, wszyscy śmialiśmy się, że może być to trochę zwodnicze, może się zdarzyć, że niektórzy błędnie odczytają jakby intencje, chociaż wydaje mi się, że w opisie powiedziałem, o co nam chodzi, dlatego że słowo uważność jest powszechnie używane we współczesnej tutaj zachodniej kulturze i nabrało prawdopodobnie trochę innego znaczenia niż było używane ono w takich klasycznych naukach buddyjskich. Ale zacznę od tego, i trzeba zwrócić uwagę, że żadna nazwa nie jest tym, co ona określa. To nie jest tak, że przedmiot i jego nazwa są czymś nierozdzielnie związanym. Ja wiem, sam pamiętam w młodości, czytałem różne książki z serii fantazy i tak dalej, gdzie przypisywało się rzeczom czy ludziom, że mają takie swoje własne sekretne imię i jak znasz prawdziwą nazwę danej rzeczy, to masz władzę nad tym. I to nie tylko Ursula Le Guin, ale inni autorzy też tego rodzaju rzeczy wypisywali. To nie ma, okej, w książkach fantazy to całkiem fajnie się sprawdza, ale to nie ma przełożenia na rzeczywistość. Nie jest tak, że rzecz i nazwa są tym samym. Dlatego bardzo wyraźnie zwraca się uwagę w tekstach buddyjskich na to, że daną rzecz można określić wieloma słowami. Jest bardzo wiele przypadków takich, że mamy jeden przedmiot i kilka słów na to. Kartofel i ziemniak nie będą jedynymi przykładami. Jest wiele takich równoznacznych określeń. Co więcej, jest tak, że nie tylko tę samą rzecz można określić różnymi słowami, ale dane słowo może mieć też kilka znaczeń. Słowo zamek nie jest tutaj jedynym przykładem. Zamek w znaczeniu suwak, zamek w znaczeniu budowla obronna i jeszcze kilka innych zamków znamy, nie tylko takich w drzwiach i w hokeju. Ale można każdemu słowu nadać nowe znaczenie. To nie jest tak, że raz zdecydowano, że to słowo oznacza konkretną rzecz i nie może już nic innego znaczyć. Można danym słowom przypisywać nowe znaczenia. Na przykład, kiedy w naszym zespole tłumaczy próbujemy tłumaczyć różne
klasyczne teksty buddyjskie na język polski, stale borykamy się z tym, że w języku polskim nie ma słów na określenie pewnych pojęć, których jakby nigdy nie wypracowała nasza kultura. I teraz albo musimy tworzyć jakieś nowe słowa, albo używać już istniejących słów, tylko je przedefiniować, często nawet nie trzymając się zasadniczych, czy nie trzymając się reguł gramatycznych. Przykład klasyczny, ale robię ten wstęp taki dosyć szeroki, całkiem świadomie, bo to będzie dotyczyć również uważności i nie tylko. Chociażby słowo odosobnienie. Klasycznie po polsku to jest przebywać w odosobnieniu. Ale tak jak na przykład jest różnica między tym, że ktoś był na przykład w uniwersytecie, w znaczeniu odwiedził budynek uniwersytecki, a był na uniwersytecie, w znaczeniu studiował, prawda, uniwersytet jest wtedy pewną instytucją, podobnie nadaliśmy nowe znaczeniu słowu odosobnienie, które jest pewnym procesem kształcenia, pewnym rodzajem praktyki i używamy, pewien profesor języka polskiego, nie buddysta, ale bardzo życzliwie nastawiony, kiedyś dał nam dosyć szczegółowe wyjaśnienia na ten temat, że mamy prawo tak tego dokonać i na przykład mówić na odosobnieniu, chociaż ktoś sięgając do słownika sprzed prawie 100 lat, bo zdaje się, że ciągle jeszcze większość polonistów sięga do Doroszewskiego, ponad 70 lat ma ten słownik. Jak popatrzymy od początku na przykład XX wieku do lat 70., jaka była rewolucja językowa w języku polskim, tak 70 lat temu to już wiele rzeczy jest nieaktualnych. Pani polonistka patrzy, jak to ciężko przeżywa, co mówi, nie? Nie, bo znam takich polonistów, dla których Doroszewski jest po prostu świętością i nie wolno nic użyć, co się nie zgadza ze słownika, ze słownikiem z wydanym chyba w 52 roku, czy jakoś tak. Więc mamy prawo powiedzieć na odosobnieniu, traktując odosobnienie jako pewną instytucję. I to samo będzie dotyczyć na przykład słowa uważność. Można go używać w różnym kontekście, w różnym znaczeniu i dlatego tak bardzo to przy wielu okazjach podkreślam i chcę, żeby moi przyjaciele, znajomi, ostatnio z pewnego rodzaju, można powiedzieć, zaskoczeniem dowiedziałem się, że niektórzy uważają się za moich uczniów, chociaż ja nigdy nie uważałem, że mam uczniów. Zawsze tylko pomagałem swoim przyjaciołom przygotować się do spotkania naszego wspólnego lamy, do bycia prowadzonym przez naszego Rinpoche. Ale jeśli tak, to chciałbym, żeby mieli świadomość tego, żeby nie lgnąć do słów, ale zawsze szukać ich znaczenia. Szukać ich prawdziwego znaczenia. Bo zbyt często ciągle jeszcze się spotykam z tym, że ktoś przychodzi z jakimś, często nawet nie potrafi powiedzieć skąd cytatem, tylko gdzieś czytałem, że uważność to nie jest taka ważna. No, może akurat takiego stwierdzenia nikt nie powiedział, ale przykładowo. A gdzieś czytałem, że dobrotliwość nie ma znaczenia, czy ma wielkie znaczenie. Dobrze, ale co rozumiesz pod słowem dobrotliwość? Istnieje takie słowo? Chyba nie, tak teraz z myśli dobrotliwy człowiek, ale dobrotliwość. Ktoś wyciąga jakiś wyraz z kontekstu i buduje często nawet swoją własną teorię i filozofię w oparciu o jakieś słowo, do którego przylgnie. Musimy być świadomi tego, że nawet w kontekście nauk buddyjskich nie jest tak, że jedno słowo ma raz na zawsze przypisane znaczenie. Tylko w zależności od tego, jaki to będzie kontekst filozoficzny. A pamiętamy, że buddyzm jest bardzo szerokim nurtem. Było wiele tradycji filozoficznych, dyskutujących ze sobą, często nawet próbujących wykazać, że ta druga filozofia jest błędnym rozumieniem nauk Buddy, chociaż nie ma u nas pojęcia herezji, ale jakby pokazanie, że to są błędne poglądy, albo co najmniej niekompletne. I ten sam wyraz był przecież używany, w końcu porozumiewali się tą samą mową i ten sam wyraz miał często zupełnie inne znaczenie. Nawet taki podstawowy wyraz jak manas, po tybetańsku yi, tłumaczymy często jako umysł. A
Ale jest też inny wyraz. Citta w sanskrycie, po tybetańsku sem, też tłumaczymy jako umysł i w bardzo wielu kontekstach mają one oddzielne znaczenie, ale znajdziemy klasyczne, autorytatywne traktaty, w których akurat te znaczenia są zupełnie na odwrót przedstawione, albo kiedy te wyrazy stają się zupełnie, można powiedzieć, jednoznaczne, są jak synonimy. Dlatego trzeba zawsze umieć odnaleźć określony kontekst i zobaczyć, jakie dane słowo ma znaczenie w tym kontekście. I to samo będzie z uważnością. Mam nadzieję, że uda mi się nie odwoływać zbyt często do faktu, że na przykład współczesne mindfulness kursy przeprowadzane w różnych korporacjach, w różnych kursach, które się tu i tam reklamuje, że prawdopodobnie nie będzie mieć tego samego znaczenia, w jakim my go będziemy tutaj używać. I w porządku, każdy ma prawo używać takiego wyrazu w sposób, jaki jemu po prostu pasuje do jego określonego kontekstu. Więc nie lgnijmy do słów, ale szukajmy ich znaczenia. Dlatego też, jeśli powiedzieliśmy sobie, że mamy się zastanawiać nad uważnością, co więcej, wydaje mi się, że to napisałem. Przepraszam, że mam słabą może pamięć. Nie pamiętam, co było w opisie kursu, czy napisałem, że będziemy się w dużej mierze, choć nie wyłącznie, opierać na 4. i 5. rozdziale przewodnika po ścieżce bodhisattwy, gdzie 4. i 5. rozdział mają, można powiedzieć, blisko znaczne tytuły, chociaż w tym kontekście nauczymy się odróżniać. Ale jak spotykałem się z zachodnimi tłumaczeniami, to czasem niektórzy 4. rozdział tłumaczą jako mindfulness, a niektórzy 5. rozdział tłumaczą jako mindfulness. 4. po tybetańsku, przepraszam bardzo, nazywa się bagi, a 5. nazywa się sieshin. My kiedy w tej grupie studiującej klasyczne teksty buddyjskie zajmowaliśmy się tym 4. i 5. rozdziałem. W wyniku jakiejś wspólnej dyskusji doszliśmy do tego, że 4. rozdział bagi, później będziemy mówić dokładniej, co mam na myśli, mówiąc bagi, to zdecydowaliśmy się tłumaczyć jako uważność. A z kolei 5. rozdział sieshin jako czujność. Ale były też propozycje przytomność i tak dalej. Więc kiedy mówimy o 4. rozdziale, który zaczęliśmy tłumaczyć jako uważność, chociaż możemy znaleźć naprawdę wiele innych buddyjskich tekstów, w których to słowo wcale nie będzie odnosić się do bagi, tylko do sieshin. Albo jeszcze najczęściej jest takie tybetańskie słowo drenpa, które jest na angielski najczęściej tłumaczone jako mindfulness. Także mam nadzieję, że po tym weekendzie będziemy w stanie jakoś tam się poruszać w tej terminologii i przynajmniej te 3. Bagi, sieshin, drenpa jakoś umieć odróżniać, a najważniejsze umieć stosować. Więc trzeba zacząć od definicji. Otóż uważność, bagi, jest zdefiniowana w ten sposób, że jest to skrupulatne zastosowanie wiedzy. I to skrupulatne bardzo często, alternatywnie na angielski, a później na polski, jest tytułem 4. rozdziału. Niektórzy mówią, że to jest po prostu skrupulatność. Jest to skrupulatne zastosowanie o tym, wiedzy o tym, co jest do porzucenia, a co jest do rozwinięcia. Czyli krocząc ścieżką buddyjską, ogólnie mówiąc ścieżką buddyjską, później dojdziemy do tego, że jest ich kilka rodzajów ścieżek buddyjskich, krocząc ścieżką buddyjską, wiemy, że pojęcie ścieżki oznacza, że co jest coś, co z punktu A doprowadza do punktu B. Ponieważ punkt A i punkt B nie są tym samym,
To jest tak, żeby znaleźć się w punkcie B, musimy porzucić punkt A. Nie możemy być jednocześnie na początku drogi i na końcu drogi. Jeżeli na przykład niektórzy z Was przyjechali tutaj z Warszawy, to nie mogą być jednocześnie w Grabniku i w Warszawie. Trzeba było być gotowym z rozmaitych powodów, czy z innych miast, z rozmaitych powodów mieć jakiś rodzaj swojego wewnętrznego uzasadnienia, dlaczego jestem gotów porzucić wygodę swojego domu, przyjemne przebywanie ze swoimi bliskimi i ukochanymi ludźmi, zwierzętami i tak dalej. Jestem gotów na cały weekend albo chociaż na parę godzin porzucić to po to, żeby znaleźć się w punkcie B, na przykład w Grabniku. No i żeby to podjąć taką decyzję, zakładamy, że nie było kidnappingu, nikt tutaj nie został przywieziony wbrew własnej woli. Żeby podjąć taką decyzję, trzeba było mieć jakiś rodzaj wyważenia argumentów za i przeciw. Jestem gotów porzucić to, co chcę porzucić, bo w tamtym miejscu zyskam coś, na czym mi zależy. Jeżeli nie byłoby bardzo jasnego rozróżnienia między tym, co jesteśmy gotowi porzucić, a tym, co chcemy uzyskać, byłoby tak właściwie i tu mi dobrze, i tam dobrze. Decyzja byłaby może nie taka oczywista, może do ostatniej chwili byśmy się wahali i w końcu już prawie mając wyjechać, klikniemy jakiś kanał w telewizorze, a nie, ciekawy film, to jednak zostanę. Prawda? Prawdopodobnie było tak, że nie patrzyliśmy już, że uzależniam swój wyjazd od tego, co akurat będzie w programie telewizyjnym, tylko mieliśmy jakiś rodzaj jasnego przedstawienia sobie takiej hierarchii wartości, jadę, bo. Dlatego też, jeśli mówimy o ścieżce buddyjskiej, to wiemy, że ona zawsze zakłada, że jest coś, co jest do porzucenia. To znaczy zakłada ona, że aktualna nasza sytuacja, to jakich doświadczam smutków i radości, jakie mam oczekiwania, jakie mam obawy, co dzieje się w moim życiu, jakich ludzi poznałem i tak dalej, że to wszystko nie jest wystarczająco satysfakcjonujące, że coś chcę w tym zmienić. Jakbyśmy nie chcieli nic zmieniać, no to nie mielibyśmy motywacji do zrobienia czegokolwiek, a już na pewno jechania do ośrodka buddyjskiego. Coś musimy zmienić, jakiś rodzaj postawy powstał. Jednocześnie coś chcemy rozwinąć w sobie pewne skłonności, pewne zdolności, rozwinąć w sobie jakieś zrozumienie, zdolność zastosowania tej mądrości później w codziennym życiu. To oznacza ścieżka. Więc definicja jest bardzo jasna. Skrupulatne zastosowanie wiedzy o tym, co jest do porzucenia, a co jest do rozwinięcia, stanowi esencję uważności. Ja nie mam pojęcia, w życiu nawet nie przeczytałem jednego artykułu o mindfulnessie, miałem się nie odnosić do tego, ale zakładam, że musi być w tym jakieś podobne podejście, że jest jakiś rodzaj nieusatysfakcjonowania moją obecną sytuacją i czegoś muszę się nauczyć. Jakieś zdolności chcę rozwinąć dzięki temu treningowi. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Żeby ktoś bez tego miał motywację do jakichkolwiek zajęć, ćwiczeń, prawda? Więc w tym wypadku myślę, że jest to taka ogólno dotycząca wszystkich sytuacji ogólna reguła. Motywacja do podjęcia się czegoś. W takim wypadku, jeżeli mówimy o uważności w kontekście buddyjskiej tradycji, w kontekście buddyjskiej ścieżki, to trzeba najpierw zrozumieć, co jest do porzucenia, a co należy rozwinąć. I dopiero wtedy, jeśli to zrozumienie będzie takie bardzo jasne, wtedy będziemy mieli motywację i determinację, żeby naprawdę skrupulatnie wykonywać wszystko, co jest do wykonania. Myślę, że inaczej, jeśli nie cenilibyśmy bardzo tego, co posiadamy, takiej możliwości i nie cenilibyśmy celu, to byłby brak uważności. Nie wiem, mógłbym sięgnąć po takie dwa przykłady, mi akurat przyszły do głowy. Jeden jest taki, że jesteśmy w górach, w jakimś bardzo niewygodnym miejscu,
zimno, na jakimś urwisku skalnym i chcemy się z tego wydostać i znaleźć się w jakimś bezpiecznym miejscu. I prowadzi do tego jakaś przy skale jakaś bardzo wąska ścieżka, głęboko przepaść i musimy przejść tę ścieżkę. Jak wiemy, jak wiele niebezpieczeństw czyha z tego powodu, że zrobilibyśmy fałszywy krok, to prawdopodobnie byśmy w tym czasie naszą taką uważność polegającą na tym, aby skrupulatnie każdy krok stawiać właśnie tak, jak należy, żebyśmy ją zastosowali w pełni. Każde przytrzymanie się czegoś ręką. Najpierw byśmy sprawdzili, rzeczywiście wygodnie tu się trzyma ręka, a może tu. Okej, tu jest dobrze. Teraz nogę lekko postawię, zobaczę ten kamień, okej, nie rusza się, to jest stabilne. Prawda? I to było takie skrupulatne, dokładne postawienie każdego kroku, byłoby dokładnie tym, co rozumiemy tutaj pod pojęciem bagi i które przetłumaczyliśmy jako uważność. Takie baczne zwracanie na to uwagi, żeby każdy krok był właściwy. Drugi przykład to jest taki, gdybyśmy na przykład sprzątając, nie wiem, strych, jakieś stare walizki, znaleźli jakąś taką starą filiżankę, niepasującą do żadnego kompletu. Po co nam ona? Mamy przecież taki ładny komplet z Ikei. To, przepraszam, logowanie produktu niezamierzone. Lokowanie. Z jakiegoś innego supermarketu. Mamy taki ładny komplet, a ta jakieś takie dziwne wzorki, jakiś taki kubek niepasujący do żadnego kompletu. Może byśmy ją po prostu wyrzucili, postawili gdzieś, niech se ktoś weźmie. Ale załóżmy, że nagle pozyskalibyśmy wiedzę, bo sobie tak strzeliliśmy zdjęcie, przeszukaliśmy internet, pojawiło się pozytywne podejrzenie. Sprawdzamy, okazuje się, jest to filiżanka, szósta sztuka, brakująca do kompletu, z którego pijał Napoleon. I na aukcji dostaniemy za to takie grube miliony euro, że do końca życia wszystko już będzie dobrze, już nigdy nie zachorujemy. Jak zachorujemy, to mamy pieniądze na najlepszych lekarzy. Będziemy żyli w wygodzie, wszyscy będą nas wielbić, no bo przecież jak ktoś ma pieniądze, to nikt mu nie zazdrości, tylko wszyscy go lubią i są tacy mili dla niego, po to, że on wtedy też jest dla nich miły i im pomaga, prawda? Więc nagle uświadamiamy sobie, że to jest filiżanka, od której zależy nasze szczęście do końca życia. Gdybyśmy taką wiedzę posiedli, jak bardzo byśmy dbali, żeby schodząc po drabinie z tego strychu nie pośliznąć się, tylko trzymać ją tak dobrze, żeby na pewno z ręki nie wypadła, żeby każdy ruch był właśnie taki. Nie postawilibyśmy jej gdzieś tam przed domem na ulicy, że jakiś przechodzień by ją na przykład niechcąco rozdeptał albo sobie wziął po to, żeby mieć w czym pić piwo pod sklepem. Tylko byśmy pilnowali, żeby jej nie zgubić, żeby nie zapomnieć, nie zranić. Znaczy nie zranić, w sensie nie doprowadzić do pęknięcia, jakiegoś uszczerbku. I dokładnie dlatego najważniejsze jest na początku uświadomić sobie, co właściwie jest takiego cennego w naszym życiu. I wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że utrata tego wiązałaby się z wielkim cierpieniem, tak jak na przykład ześliźnięcie się w przepaść, z tego pierwszego przykładu, albo utrata tego czegoś drogocennego oznaczałaby, że straciliśmy, przegapiliśmy szansę na bycie szczęśliwym do końca życia. Bo mielibyśmy pieniądze na wszystkie najlepsze suplementy, więc już nigdy byśmy nie zachorowali i tak dalej. Dosyć drwin. Więc jeśli, i to chciałbym, żebyśmy w pierwszej części naszych spotkań, może dziś do południa, poświęcili sobie chwilę uwagi na uświadomienie sobie, co jest tak bardzo drogocenne. Bo jeśli to w pełni docenimy, to wtedy możemy mówić w kolejnych spotkaniach o tym, jak ćwiczyć się w takiej uważności. Żeby tego, co jest najcenniejsze, nie zgubić, nie stracić, nie zniszczyć z powodu jakiegoś
nie wiem, lekkomyślnego ruchu, z powodu jakichś lekkomyślnych działań. Dlatego na przykład w przewodniku po ścieżce bodhisattwy Shantideva cały pierwszy rozdział poświęca na opisanie pożytków z bodhicitty. Pożytków, jakie płyną z postawy bodhisattwy. Po to, żeby wykazać, jak bardzo jest ta postawa, ta wewnętrzna motywacja, ten stan umysłu, ta postawa jest jak bardzo różna od wszystkich innych rodzajów postaw, od wszystkich innych cnót, od wszystkich innych przymiotów, jakakolwiek wiedza, dobroć i tak dalej, moc, wpływy, władza nad innymi, żadna inna, można powiedzieć, wartość w naszym życiu nie jest tak drogocenna jak bodhicitta. Jeżeli to zrozumiemy, to z tego wypływa taka naturalna potrzeba pilnowania siebie, ażeby skrupulatnie w każdej chwili stosować wszystkie te nauki dotyczące postawy bodhisattwy. I właśnie takie skrupulatne pilnowanie tego, żeby odrzucać postawy, które nie są zgodne z postawą bodhisattwy, a rozwijać ciągle to, co jest właśnie najcenniejsze, to nazywamy uważnością, czy też bhagyu, taką skrupulatnością w naszych działaniach. Kolejny, ten następny rozdział będzie mówić o czujności. Już z góry uprzedzę, nie wiem, czy to będzie trailer, czy spoiler, nieważne. Już z góry uprzedzę, że ten czwarty rozdział, bhagyu, bardziej skupia się na takiej motywacji do robienia czegoś i na tym aspekcie zastosowania, a piąty rozdział mówi o tym, co jest bardziej subtelne, czujność, w jaki sposób strzec swojego umysłu przed popadaniem w takie postawy, które sprawiają, że to, co jest w czwartym rozdziale, zastosowanie, no w końcu tutaj skrupulatne zastosowanie wiedzy, że to zastosowanie nam się nie uda, jeżeli brakuje pewnej takiej czujności, zdolności do wykrywania, kiedy nasza postawa nie jest właściwa. Dlatego jeśli mówimy o tym, co jest takie najcenniejsze i jaki rodzaj wiedzy powinniśmy starać się skrupulatnie stosować, dlatego wrócę się i kilka fragmentów, kilka cytatów z tego pierwszego rozdziału o pożytkach z bodhicitty przedstawię. Ale zanim następują wyjaśnienia o pożytkach z bodhicitty, Shantideva zwraca uwagę na fakt, że nawet już sama ta sytuacja, w której możemy zajmować się naukami o postawie, postawie w znaczeniu postawie mentalnej, o motywacji bodhisattwy, że sama ta sytuacja już jest czymś niezwykle rzadkim i drogocennym. Dlatego najpierw czwarta zwrotka w tym rozdziale mówi: tak trudno zdobyć wolności i sprzyjające warunki, które dają mi moc osiągnięcia celu. Jeśli teraz nie wykorzystam tej szansy, czy będzie możliwe kiedyś jeszcze ją otrzymać? Więc najpierw to odrodzenie, w którym obecnie się znaleźliśmy, urodzenie się w ludzkim ciele, powiedziano, że posiada pewne wolności i sprzyjające warunki. Oczywiście my tak na co dzień zwykle sobie z tego nie zdajemy sprawy, nie zastanawiamy się specjalnie. To jest takie oczywiste, no jestem człowiekiem, i w porządku, no to jest takie naturalne. Nie zastanawiamy się nad tym, że z punktu widzenia nieskończonej ilości żywotów, które mieliśmy wcześniej i które będziemy mieli w przyszłości, jeśli nie osiągniemy wyzwolenia, z punktu widzenia tego właśnie, odrodzenie się w takiej formie egzystencji, jaką mamy, jest czymś niezwykle rzadkim. Na przykład, kiedy popatrzymy na przykłady ilościowe, to Budda, o którym jako buddyści a priori przyjmujemy założenie, że jest tym, który wie.
jakbyśmy nie przyjmowali tego założenia, że Budda jest tym, który osiągnął uwolnienie się od niewiedzy i osiągnął wszechwiedzę stanu Buddy, no to pewnie nie zostalibyśmy buddystami. Budda mówi, że jeśli porównać ilość istot, jakie odradzają się w samsarze, porównać ją na przykład do takiej kubki ziarna, do takiego stosu ziarna, to ilość istot, która odradza się w niższych sferach egzystencji, to jest w światach piekielnych, wśród duchów tręczonych głodem i pragnieniem i ilość zwierząt, mogą być porównane do całej tej zasadniczej masy tego kopca. Istoty, które odradzają się w tych wyższych sferach egzystencji, gdzie cierpienie nie jest takie stałe i dominujące, gdzie doświadczamy sporo chwil przyjemności, to jest doświadczenie świata ludzi, półbogów i bogów, to jest jak tylko ta szczypta ziaren wzięta z całego szczytu tego wielkiego kopca ziarna. No i faktycznie możemy nawet w niewielkim stopniu, możemy nawet to zrozumieć, porównując do tych istot, które jesteśmy w stanie widzieć naszymi zmysłami. Na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę te 4,5 hektara, które jest tutaj w posiadaniu nas jako tej społeczności buddyjskiej, jako tego związku, jesteśmy w stanie bez trudu policzyć, ilu ludzi znajduje się tutaj teraz. Nawet kiedy przybywali tutaj wielcy lamowie i były zjazdy po kilkaset osób, i tak byliśmy w stanie z łatwością policzyć ilość tych osób, ale nikt z nas nie potrafi policzyć, ile zwierząt żyje teraz tutaj na powierzchni, ile ptaków, ile myszy, ile owadów i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie tego policzyć, a powiedziane jest, że pod ziemią żyje nieporównywalnie więcej zwierząt. Większość zwierząt żyje pod ziemią. Faktycznie, ja dopiero jako buddysta, jak słyszałem takie nauki, się zainteresowałem. W szkole tego nie uczyli. Jak się dowiedziałem, ile w metrze sześciennym humusu, tej takiej powierzchni, prawda, powierzchniowej ziemi, ile żyje dżdżownic. Już nie pamiętam teraz, ale to były jakieś takie szokujące liczby. Można sobie sprawdzić w internecie. A dżdżownice przecież nie są jedynymi żyjątkami. Ile jest tam małych owadów? A w porównaniu z tym jeszcze nieporównywanie więcej istot żyje w wodzie. Na przykład w takim stawie. Ile tych maleńkich, bo tutaj ryb za wiele zdaje się, że nie mamy, ale owadów, które gdzieś tam pływają po powierzchni, pływają pod wodą, wszystkich tych pierwotniaków, które zdaje się, że też należą jeszcze do świata zwierząt. Chociaż Budda nie przekazywał tak dokładnych tych biologicznych, według naszych koncepcji biologicznych, tabelek i nie mówił, że do tej pory to jeszcze czująca istota, a jednokomórkowiec to już nie, ale jak ma 3 komórki, to już istota. Nie mamy takich rozważań i tak naprawdę one nie są nam specjalnie potrzebne do tego, żeby móc kroczyć buddyjską ścieżką. Czasami mamy ten komfort, że nie musimy znać odpowiedzi na każde takie pytanie. Podobnie też, pamiętajmy, to jest taka bardzo ważna porada życiowa, dotycząca wielu, wielu dziedzin życia. Pozwólmy sobie na ten komfort, że nie musimy mieć opinii na każdy temat. Nie musimy mieć opinii na każdy aspekt polityki, na każdy aspekt życia społecznego. Wystarczy, żebyśmy dobrze rozumieli swoją sytuację i wykorzystywali każdą okazję, kiedy my możemy zrobić coś dobrego, ale opinia na temat tego, co dzieje się między jakimiś plemionami w Afryce w tej chwili, mogę sobie powiedzieć, nie znam zagadnienia i nie muszę mieć na ten temat opinii. To i tak nie wpłynie na losy świata. Tak mówię, bo często w życiu towarzyskim tak ludzie oczekują, że musisz się wypowiedzieć, musisz na ten temat coś wiedzieć. Nie wiem i nie muszę wiedzieć. Więc tak samo nie musimy wiedzieć, od którego miejsca, od ilu komórek to już jest czująca istota, czy nie jest czująca istota. Jeśli już sobie pozwoliłem na tą dygresję niezaplanowaną, ale wiecie, zdarzają mi się takie. Kiedyś jako mnich miałem te, można powiedzieć, dylematy moralne to za dużo, ale takie pytania, ponieważ w regułach mniejszych, jak już byłem mnichem, to starałem się to robić porządnie.
I w regułach mnisich jest jasno powiedziane, że mnichowi nie wolno pić wody, która jest nieprzefiltrowana, chyba że była przefiltrowana przez innego mnicha, no bo to dotyczyło tego, jak się żyło w dawnych Indiach, jak wodę się brało z różnych sadzawek czy jezior, gdzie tam zawsze jakieś żyjątka w tym pływały. Zagotujesz taką wodę, to pewnie zabijasz. No i teraz właśnie w którym momencie nie jest to już świadome zabijanie? I właściwie reguła jest taka, że ma się filtr z drobno snutego materiału i co przez ten filtr przepłynie, to jest czysta woda. Co zostanie na filtrze, to z powrotem wrzucasz do wody. No, ale mi się oczywiście pojawiały zaraz takie pytania, czy te wszystkie pierwotniaki i różne maleńkie żyjątka to jeszcze żyją, czy nie żyją, czujące istoty, czy to świat roślin, bakteria, to rośliny, czy zwierzęta. Poszedłem do głównego uczonego opata naszej szkoły, do wielce czcigodnego Trangu Rinpoche i zadałem to pytanie. On mówi, nie, Budda w zasadzie, w czasach Buddy nikt nawet nie dyskutował o takich widzianych przez mikroskop jednokomórkowych czy wielokomórkowych. Nie ma na ten temat wiedzy. Więc zaproponowałem, a czy możemy przyjąć tak, że po prostu to, co się zatrzyma na filtrze, to mamy moralny obowiązek ratować, do wody z powrotem dać, żeby sobie żyło, a to, co przepłynie przez filtr, no to już trudno i się tym nie przejmować. O właśnie tak, bardzo dobre podejście, takie przyjmijmy. No i tyle. Ale wracając teraz do zagadnienia. Więc widzimy, że zwierząt jest tak nieporównanie więcej niż ludzi. W naukach samego Buddy znajdujemy wyjaśnienia, że tak jak niesłychanie więcej jest zwierząt na lądach i w oceanach, a w oceanach to już wiecie, jak się mnoży życie, tak nieporównanie więcej żyje istot w światach duchów w porównaniu ze zwierzętami. Ta różnica ilościowa, ta proporcjonalna różnica ilościowa jest jeszcze większa. A w porównaniu z tym ilość istot, które żyje w światach piekielnych, jest jeszcze nieporównanie większa. Pamiętam jeden z tych wielkich dzierżycieli linii, Dzialca Prinpoche, kiedyś w 1989 roku był w Warszawie. W czasie wykładów w sali, w której tak na oko licząc było z 500 osób, mówi, zobaczcie, potrafimy policzyć, ile tu jest ludzi, ale w tym samej chwili, ile duchów się tutaj znajduje, tego nikt nie jest w stanie zobaczyć ani policzyć. Ja wiem, że w naszej współczesnej kulturze technicznej to się nie mówi o duchach i jak ktoś mówi o duchach, to jest taki staromodny. Moja babcia to jeszcze żyła w czasach, kiedy wszyscy mówili o duchach, opowiadali o tym, kto gdzie widział, jakie duchy i latające prześcieradła. Dzisiaj już takich rzeczy nie ma. Ale tybetańscy lamowie wciąż o tym mówią, że tak wiele jest istot nie mających fizycznego ciała, że bardzo często na przykład siadając na krześle, nie wiemy, czy nie siadamy akurat na miejscu, gdzie akurat już siedzi jakaś istota bezcielesna. I czuje się zaszokowana, jak to siadamy na miejscu, które jej się należy. To Dzongsar Kyentse Rinpoche skończył, no przecież taki, że tak powiem, nowoczesny umysł i tak bardzo wykształcony w tym zachodnim stylu myślenia i kulturze też mówi. A mimo wszystko jest tak, że rzadko jest tak, że siadamy na pustym miejscu. Tak wiele istot żyje w tym, że bardzo często siadając zajmujemy czyjeś miejsce. Trzaskając drzwiami wystraszamy nie tylko kota, ale bardzo wiele istot, które może żyć w drzwiach i w okolicy i tak dalej. Więc po pierwsze, odrodzenie się człowiekiem z punktu widzenia ilości jest czymś niezwykle rzadkim. Co więcej, jeśli popatrzymy na to z perspektywy czasu, tak jak wpada się do niższych światów, to jest się tam niesłychanie długo. Życie w świecie ludzkim to jest tak jak jedna chwila i później większość niestety istot ludzkich znowu spada do niższych światów, jak bierze się pod uwagę, jak wiele żywią nienawiści, jak stale są umysły zaślepione tylko pragnieniem czegoś i ciągłym poczuciem, że mam za mało, muszę więcej. To jest zasiewanie skłonności do odrodzenia się w świecie duchów.
jak wiele ludzi ma nastawienie, ja nie chcę nic zrozumieć, nie chcę zastanawiać się, dlaczego ja żyję, po co żyję, co było wcześniej, co będzie później. Ważne, żebym zapracował, później dostał odpowiednią odpłatę, mam dobre jedzenie, mam różnego rodzaju przyjemności, odpoczynek, mogę przedłużyć gatunek, co mi więcej trzeba. I później się będzie dziwić, że odrodzi się gdzieś w stodole, swoją pracę zrobi, dostanie obroku. A jak mu się dobrze powiedzie, to będzie jeszcze ogrem zarodowym. Ogrem? Nie, ogierem. Jak to się... Ogier. No ale naprawdę, mając taką postawę umysłu, właśnie bez zastanawiania się nad istotą, nad sensem, nadanie jakiegoś głębszego sensu swojego życia, zasiewa się takie skłonności, które prowadzą do takiego odrodzenia. Ja nie chcę rozumieć, nie chcę stawiać trudnych pytań, chcę tylko wykonać swoją pracę, mieć co zjeść. Prawo przyczyn i skutków tak działa, że dostajesz to, co sobie sam zaplanowałeś. Więc życie zwierząt jest przeważnie krótsze niż życie ludzi, ale życie w światach duchów czy w światach piekielnych są niewyobrażalne w porównaniu ze światem ludzkim, niewyobrażalnie długi czas. Stąd klasyczne porównanie, które Budda, już nie pamiętam, zawsze na ten temat, muszę to wreszcie sprawdzić w źródle, zdaje się, że to była Gandavyuha Sutra. W każdym razie w jednej z tych wielkich sutr przedstawił, Shantideva zresztą używa później tego samego porównania, do żółwia, który żyje w głębinach morskich. Taki specjalny żółw, że tylko raz na 100 lat na chwilę wychyla głowę, żeby zaczerpnąć powietrze. I to 100 lat w porównaniu z jedną chwilą, to jest takie porównanie, jak wiele czasu spędza się w niższych światach i jak rzadko odradza się na chwilę w wyższych światach. A dalej jeszcze to, że odrodzimy się w tak zwanej cennej ludzkiej egzystencji, czyli w cennym ludzkim ciele, takim, które spełnia wszystkie, które ma wszystkie wolności i wszystkie sprzyjające okoliczności do tego, żeby móc zacząć praktykować ścieżkę prowadzącą do wyzwolenia z samsary. To jest porównane do tego, jakby gdzieś po oceanach tego świata pływał, no tak na przykład koło ratunkowe. Dawne teksty mówiły drewniany pierścień i ten żółw raz na 100 lat wychylając głowę akurat trafi głową w ten pierścień. To tak samo nieprawdopodobnie rzadkie jest to, że odrodzimy się w cennym ludzkim ciele. Ta drogocenność ludzkiego odrodzenia posiada 8 rodzajów wolności. Po pierwsze, jesteśmy wolni od odrodzenia się w światach piekielnych, gdzie stale tak jesteśmy dręczeni, że nie potrafimy skupić się na niczym innym, jak tylko na tym przerażającym bólu. Nawet nie ma nawet na sekundę, na ułamek sekundy takiej przestrzeni w umyśle, żeby zacząć myśleć o czymkolwiek innym, jak tylko o tym bólu i o nienawiści wobec tych, którzy nas tam ranią. Dalej, w światach głodnych duchów też stale istoty są dręczone cierpieniem głodu i pragnienia i myśleniem tylko o tym, jak zdobyć coś do jedzenia czy do picia. W świecie ludzkim mamy, przepraszam, tak troszkę sarkastycznie to zabrzmi, że mamy ten rodzaj przywileju, że jak za długo głodni, za długo nie ma jedzenia, to umrzemy i koniec. W tamtych światach nie da się umrzeć. Podobnie jak różnego rodzaju fizyczny ból czy cierpienie. My możemy umrzeć lub zemdleć w światach piekielnych, dopóki karma się nie wyczerpie, stale będziemy cierpieć. Tak samo ten głód i pragnienie. Wiemy, jak się czujemy, jak przez parę godzin, już nie mówiąc o paru dniach, nie możemy zjeść czy się napić. W światach zwierząt najczęściej dla większości zwierząt dominujący jest lęk. Popatrzmy nawet na nasze zwierzęta domowe, jakikolwiek dźwięk, gwałtowny ruch, jak stale one żyją w takiej ciągłej czujności, bo mają takie poczucie zagrożenia. Dzikie zwierzęta rzadko kiedy śpią spokojnie, cały czas są w takiej największej czujności właśnie, bo stale czują się zagrożone.
Te, które są hodowane, nie są tak zagrożone, ale z kolei są wykorzystywane. No, nie będę teraz opowiadać na przykład o tych fabrykach śmierci dotyczących różnego rodzaju, czy to drobiu, czy zwierząt hodowanych na mięso, czy dawniej w Indiach, w tej takiej klasycznej tradycji indyjskiej, mleko na przykład i produkty mleczne uważano za produkty czyste. W takim najwyższym stopniu z punktu widzenia religijnego takie czyste, moralnie czyste, bo ich pozyskiwanie nie wiązało się z zadawaniem takiego cierpienia, jakiego doświadczają zwierzęta na farmach hodowlanych. Krówka sobie spokojnie chodziła. Nawet niektórzy mówią, ach, żeby miała mleko, to trzeba zabijać cielaki. Nie, widziałem, przynajmniej w Tybecie, jak cielak już jest w stanie jeść trawę, ale jeszcze woli cycka, to zakładają taką specjalną konstrukcję z patyków, takie zaostrzone do góry patyki, że jak przychodzi do matki i chce ssać, to ją kłuje tymi patykami i ona go po prostu odpycha, jedz trawę, a nie będziesz mnie tu kłuł. A mimo wszystko matka jeszcze daje mleko i wtedy właśnie oni to doją. No, można powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj cierpienia, ale nie taki wielki, jaki jest właśnie na farmach hodowlanych. Także odrodzenie się zwierzęciem to przede wszystkim też brak zrozumienia, brak możliwości dokonywania moralnych wyborów. Oczywiście czasami słyszymy o jakichś szlachetnych postępowaniach, ale to jest tak rzadkie, że cały świat to puszcza zaraz na jakiegoś YouTube'a i zobaczy, jakie dobre zwierzątko zaopiekowało się drugim. Najczęściej tak nie jest. Więc odrodzenie się w trzech niższych światach nie daje możliwości praktykowania darmy. A nawet te takie zwierzątka o najlepszych skłonnościach, niektórzy mówią, ach, jak się zaopiekowało nawet innym gatunkiem, przytuliło. No ale co z tego, skoro brak mu inteligencji, zdolności rozróżniania, co dobre, a co złe. Ten klasyczny przykład, wyczytany kiedyś przeze mnie i powtarzany wciąż, że gdyby wszyscy najświętsi lamowie Tybetu zjechali się i jego świątobliwość Dalaj Lama i wszyscy inni i zebrali się na przykład nad naszymi kotkami w ośrodku i próbowali im objaśniać darmę, to w najlepszym przypadku będą te zwierzątka, jak się nie przerażą, że tyle obcych naraz przyszło, to w najlepszym przypadku będą miały nadzieję, że przynieśli coś dobrego do jedzenia albo będą głaskać. I tyle będą w stanie zrozumieć ze wszystkich nauk, które się nad nimi wygłosi. No, wśród tych niesprzyjających odrodzin, czy narodzin, są też narodziny w światach długożyjących bogów. Czy to długożyjących bogów sfery pożądania, czy sfery foremnej, czy bezforemnej. To są cztery nieludzkie odrodzenia. Ale nawet kiedy odrodzimy się jako człowiek, to możemy odrodzić się w krajach barbarzyńskich. Mamy to szczęście, że się nie odrodziliśmy w krajach barbarzyńskich. Kraje barbarzyńskie to są takie kraje, w których na co dzień wciąż naucza się różnych błędnych poglądów, na przykład na temat karmy, że złe czyny są dobre i szlachetne. Na przykład, że składając krwawe ofiary można zadowolić jakieś siły wyższe i zbudować szczęście. Albo, że na przykład trzeba zabijać wyznawców innych poglądów, bo w ten sposób zbuduje się szczęście, co najmniej swoje i swoich bliskich. I doprowadzi się siebie do jakiegoś wyzwolenia czy zbawienia. To są przykłady takie no, po prostu skrajnych poglądów. Można oczywiście takich przykładów znaleźć dużo więcej. Więc ogólnie rzecz biorąc, kraje barbarzyńskie to te, w których nauki darmy nie są znane. Dalej, można się urodzić jako człowiek o błędnych poglądach, mimo że ktoś się urodzi w dobrym miejscu. Życie zna takie przypadki, że ma nawet bardzo dobrych rodziców, ale odrodził się z tak silnymi, negatywnymi skłonnościami, że mimo ciężkiej pracy nie byli w stanie wyprowadzić kogoś na dobrą drogę. Nawet niestety, z przykrością stwierdzam, że znam osobiście takie sytuacje, kiedy rodzice naprawdę porządnymi ludźmi byli, a na przykład syn wyrósł na bandytę. No i nie potrafili temu zapobiec. Na szczęście znam też inne przypadki, kiedy na przykład cała
sytuacja rodzinna, społeczna uczyła, że należy zabijać, żeby zjeść, ktoś się wychował na wsi w takim tradycyjnym gospodarstwie, gdzie zabijanie jest częścią tego życia, a ktoś miał takie skłonności od dziecka, że nie, że się po prostu zapierał, że nie będzie jadł mięsa, ta krówka była taka miła, znałam od dziecka, a teraz mam ją jeść, nie, ja tego nie będę. I mimo, można powiedzieć, naporu sytuacji i indoktrynacji są tacy, którzy jakby przeciwstawiali się temu, ponieważ wnieśli w to życie takie silne, można powiedzieć, pozytywne skłonności. Więc można urodzić się jako człowiek w czasach, w których nie pojawił się Budda. Przecież to nie jest tak, że nauki Buddy są zawsze obecne. Na przykład obecnie żyjemy w tym cyklu kosmicznym, że tutaj na Ziemi, w naszym świecie pojawi się 1000 Buddów. Budda Shakyamuni był 4. Jego nauki zanikną, będzie taki okres też degeneracji społeczeństw i dopiero później, czyli okres życia krótki, wojny, nawet teksty przepowiadają kanibalizm, a później dopiero pojawi się następny Budda Maitreya, później kolejny Budda i kolejny i będzie odpowiednio nauczać. Ale na przykład w poprzedniej kalpie było tylko 2 Buddów, nie 1000 jak w tej. Są takie kalpy, czyli całe takie cykle kosmiczne, w których nie pojawia się żaden Budda. I nawet jeśli odrodzimy się wtedy jako człowiek, to i tak nie będziemy w stanie kroczyć ścieżką do wyzwolenia. I wreszcie można odrodzić się człowiekiem, który jest po prostu upośledzony. Albo ma takie wady zmysłów, że nie jest w stanie się z innymi komunikować, tak żeby poza jakimiś takimi prostymi gestami jeść i wręcz przeciwnie, to znaczy nie jeść. Albo można być upośledzonym psychicznie. I nawet jak się ma zdrowe zmysły, nie umieć się kontaktować, nie móc zrozumieć tych pewnych, no bądź co bądź z punktu widzenia jakby takiej no, psychiki, można powiedzieć, że takie nauki są pewnego rodzaju abstrakcyjnymi naukami. Ktoś nie, może nie być w stanie tego zrozumieć. My, przyglądam się uważnie i nie mam wątpliwości, że my wszyscy jesteśmy wolni od tych 8 niesprzyjających rodzajów odrodzenia. Nikt z was naprawdę nie sprawia wrażenia idioty, wierzcie mi, który nie jest w stanie zrozumieć, co jest dobre, a co złe. Nikt nie odrodził się tutaj jako zwierzę, istota piekielna, długożyjący Bóg, chociaż niektóre bóstwa, prawda, niektóre wyglądają jak bóstwa, ale to jest tylko komplement. Sorry, nie jesteście bogami, boginiami, tylko ludźmi. Tak więc mamy tych 8 rodzajów wolności. Co więcej, nie wystarczy być tylko wolnym od niesprzyjających okoliczności. Musi się również napotkać takie okoliczności, które umożliwiają praktykowanie dharmy. Nie tylko być wolnym od czegoś, ale trzeba coś posiąść. Po tybetańsku to się nazywa dziorła w znaczeniu coś mieć, być z czymś połączonym. Dlatego niektóre angielskie tłumaczenia mówią o tym na przykład endowments, przepraszam za moją wymowę, czyli coś takiego, w co jest się wyposażonym, co się ma. 5 z tego dotyczy nas samych, że my mamy pewne cechy, 5 dotyczy zewnętrznych sytuacji. Spośród tych 5 dotyczących nas, po pierwsze, urodziliśmy się jako człowiek. Po drugie, urodziliśmy się w tak zwanym centralnym kraju, czyli tam, gdzie są dostępne nauki Buddy. No, współcześnie to ze względu na rozwój technologii, internetu i tak dalej, właściwie na całej Ziemi można powiedzieć jest taki kraj, ale mimo wszystko są takie miejsca, gdzie na przykład niektóre kraje w konstytucji mają wpisane, że zmiana światopoglądu równa się kara śmierci. My jesteśmy w takim miejscu, gdzie nikt nam nie zabrania praktykować dharmy. Nawet jeżeli może się niektórym członkom naszej rodziny nie podobać. Spotykałem wiele razy przypadki takiego, ludzie opowiadali o takim wręcz
Miało być o 11:30 przerwa, nic nie mówicie, właśnie. To już dokończę tylko zdanie. Że spotykałem wręcz no taki rodzaj, można powiedzieć, terroru emocjonalnego, zabraniającego wierzyć w cokolwiek innego niż twój dziadek wierzył, czy twoja babcia, i posiadania innych światopoglądów. Ale zazwyczaj nie mamy przeszkód w praktykowaniu. Urodziliśmy się w ciele posiadającym wszystkie zdrowe zmysły, posiadamy zaufanie do Buddy, Dharmy i Sanghi. I piątym warunkiem jest to, że nie popełniliśmy skrajnie negatywnych czynów, które powodują tych pięć skrajnie negatywnych czynów, tak zwanych czynów o natychmiastowych skutkach. Natychmiastowych w tym znaczeniu, że nawet nie przechodzi się przez stan bardo, tylko zaraz po śmierci wpada się do niższych światów. To są takie czyny jak przelanie krwi Buddy, zabicie arhata, zabicie ojca lub matki, swojego ojca lub matki, i spowodowanie rozłamu w sandze, tak jak na przykład Devadatta doprowadził dużą grupę mnichów do tego, że odeszli od Buddy i podążali za tymi błędnymi naukami Devadatty, który potrafił im zaimponować. Dzięki swojemu wchłonięciu medytacyjnemu posiadał różnego rodzaju takie moce, które był w stanie ukazywać i im imponować, ale szedł w taki rodzaj skrajnej, zbyt dosłownie rozumianej ascezy i wyrzeczenia. Więc jesteśmy wolni od popełniania któregoś z takich czynów, które zostawiają tak silne ślady w umyśle, że nawet jakby ktoś później próbował praktykować, to jest to niezwykle trudno. Chociaż w swojej mądrości i współczuciu Budda ukazał takie metody, które pozwalają oczyścić nawet tak skrajnie negatywne czyny. Więc to jest tych pięć warunków zależnych od nas. Posiadamy je. Teraz przerwa.